Hej wszystkim, niedawno zaczął się sezon na jagody. Ja jagody bardzo lubię, więc postanowiłam się jakoś tam zainspirować jagodami i zieleń jest, pochodzi z listków jagód. I wyszło mi coś takiego. Więcej zdjęć możecie znaleźć na moim nowym blogu, który założyłam dość niedawno, już tam jest kilka postów, więc linka Wam dam na dole, więc zachęcam do poczytania, do odwiedzenia, czemu nie. I już kiedyś taki makijaż robiłam, miałam kiedyś serię owocową bodajże i tam były owoce leśne i wyglądał on zupełnie inaczej. Linka też Wam dam na dole, bo to był też całkiem ciekawy makijaż. I co? I życzę Wam miłego oglądania i zapraszam. Okej, to zaczynamy. Na twarzy, żeby było krócej, nałożyłam najpierw bazę Soraya. To jest anti-aging baza silikonowa do cery mieszanej i normalnej. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobra baza. Mam też podkład z Keta. Pomieszałam kilka odcieni, jak zwykle. Mam Urban Decay Primer Potion dookoła. Znaczy, no, oka oczu, na powieki i na dolną powiekę. Puder Ben Nye w kolorze banana. I co tam jeszcze? I brwi już chwaliłam żelem z Ila Maska i podkreśliłam kredką Artistry w kolorze taupe. Musicie wybaczyć hałasy za oknem, ale niestety. Zacznę od nałożenia cienia, takiego jasnego, zielonego, matowego cienia z paletki Brights firmy Sleek. To jest piękny, piękny odcień, który będzie mi jakby udawał listki, kolor listków. Czyli ja go nałożę gąbeczką, takim aplikatorem z gąbeczki. Z jednej strony tu jest różowy, tym się nie przejmujcie. Ja będę tutaj zielony nakładać. Takie matowe, matowe, jasne cienie najlepiej nakłada się gąbeczką. Zobaczcie, jaki on jest intensywny. Na całą powiekę nakładam równo. Chyba wystarczy mi jedna warstwa. Jeszcze troszkę. I wezmę jakiś, który, taki czysty pędzelek i rozetrę go w załamaniu. Żeby ta zieleń na oku nie była taka płaska, żeby coś się więcej zadziało, to nałożę ten ciemniejszy odcień zieleni takim innym płaskim, ściętym pędzelkiem. To jest akurat z The Body Shop, taki fajny, duży. I nałożę go tuż przy linii rzęs. Zieleń, piękną zieleń mam już na powiekach i teraz rozświetlę kąciki takim opalizującym na zielono cieniem, który bardzo ciężko gdziekolwiek dostać. Jeżeli w drogeriach na przykład widzimy jakieś pigmenty, pyłki, to one najczęściej opalizują na różowo, na złoto. Na zielono bardzo rzadko się zdarza. Jeżeli znacie jakąś firmę, jakiś pyłek bądź cień, który opalizuje na jasno-zielony, to dajcie mi znać, bo ja uwielbiam takie kolory. A jak na razie ta paletka Eye Transformers w kolorze Pastel Illusions bardzo, bardzo mi służy i ona fajnie zmienia czarny eyeliner w różne odcienie. I użyję tego załączonego pędzelka i nałożę wnętrzny kącik. Ok, teraz czas na pierwszy z jagodowych akcentów. Mam tutaj przepiękny cień firmy Rimmel w kolorze 410 Plum Romance i to jest bardzo, bardzo ładny, taki satynowy, taki bardzo przypomina mi jagodę, bo odcieniów fioletów mamy całe mnóstwo, chociażby tutaj taki z Isadory, taki fiolet, on jest zupełnie inny od tego. Zobaczcie, jak one się różnią. To jest taki fiolet, który bardziej wpada w niebieski, to jest taki troszkę cieplejszy fiolet. Mamy mnóstwo różniastych, liliowe, takie bardziej granatowe fiolety, mnóstwo jest odcieni. Fiolet to jest naprawdę bardzo, bardzo rozszerzoną gamę. I wezmę odrobinę Duraline z Inglota, z boku sobie nałożę kropelkę. Tutaj mam pędzelek do eyelinera firmy Sigma i przemienię ten cień w płynny eyeliner, który nałożę tak dość niestandardowo, żeby jednak ten makijaż był ciekawy. Ja lubię takie akcenty jakieś ciekawsze. I nałożę go
Tutaj nie wyciągałam tej zielonej kreski, tylko zaznaczyłam przy linii rzęs. Dlatego teraz od zewnętrznego kącika do góry i w dół, tak jakby doszła od powieki dolnej i przechodziła do góry. Na razie robię to taki szkic tego, potem będę poprawiać cieniami suchymi. I teraz jak to przeschnie, to delikatnie krawędź dolną zatrę takim patyczkiem kosmetycznym, bo Duraline, no ogólnie taka kreska na mokro lubi zostawić granice, a ja chcę, żeby ta granica była tylko widoczna u góry, ale na dole, żeby była dobrze roztarta. I teraz tego cienia, ja mam jakiś pędzelek, tego cienia nałożę na sucho, w tym miejscu właśnie, w miejsce, żeby tak rozetrzeć to wszystko razem, dodać intensywności. Nawet wprowadzę troszkę ten cień taką delikatną mgiełką do środka powieki, żeby doszło tak fajnie do góry. I to jest dobry sposób malowania kreski, jeżeli wasza powieka opada, bądź się załamuje w takim niefajnym miejscu, gdzie normalnie z górnej powieki nie możecie sobie ładnie poprowadzić kreski, to spróbujcie sobie ją poprowadzić od dołu. Tak samo fajnie to wygląda, tak samo ładnie podnosicie sobie kąciki oczu, a ja też mam troszkę, widzicie, jak wyluzuję oko, mi tutaj nachodzi i muszę faktycznie tą kreskę rysować troszkę od dołu, żeby się za bardzo nie załamywała, bądź robić ją dużo grubszą. A jak robię sobie od dołu, to za dużo mi się tam nie marszczy przy tej linii. I jak wiemy, jagody mają taki niebieskawy nalot troszeczkę, taki kolorek, troszkę takiego chłodnego fioletu. I ja użyję takiego matowego, wpadającego nawet w granat fioletu. To jest Neptun firmy Makeup Geek. I nałożę go, ciągle, bo ta paleta jest za duża na moje biurko. I nałożę go odrobinkę, gdzie mogę to nałożyć? Zaraz pod tym. Pod tym fioletem, tak żeby tak jakby uzyskać lepszy kolor jagody, żeby faktycznie czerpać z natury i z jej odcieni i palety barw. W sumie odrobinkę i to bardziej moim zdaniem przypomina jagodę, przebłyskuje właśnie taki grantowy fiolet, ten nalocik. Przy fiolecie, szczególnie na dolnej powiece, musimy bardzo uważać, bo on może nam pogłębić bądź stworzyć efekt zmęczonych oczu, dlatego ważne jest albo wydobyć bardziej te zaczerwienienia, które mamy na linii wodnej, dlatego użycie białej bądź cielistej kredki, ja używam cielistej. Teraz podkręcę rzęsy zalotką, nie będziemy przyklejać sztucznych rzęs, zaraz wam pokażę dlaczego. Teraz, żeby były pełniejsze rzęsy, żeby lepiej trzymały mi mój tusz, użyję bazy pod tusz z Shiseido. No i teraz gwóźdź programu, fioletowy tusz, intensywny, jagodowy odcień, mam nadzieję, że widzicie, jaki piękny odcień tego tuszu jest. To jest tusz firmy Pupa, mascara Vamp i to jest numer 400. Teraz wytuszuję nim porządnie górne i dolne rzęsy. Okej, i teraz reszta twarzy, pomyślałam, że nie chcę w tym makijażu używać bronzera, dlatego użyję różu w takim, nie wiem jak to nazwać, brudnym, troszkę nawet właśnie takim jagodowym odcieniu, ale odrobinkę. I mam sobie złote drobinki i to jest róż z Chanel, Rose Temptation. No i mam pędzelek do różu z Sephory. I nie nałożę go standardowo tutaj, tylko postaram się wydłużyć, troszkę wykonturować sobie policzki tym różem. Okej, teraz czas na usta. Ja użyję takiej jagodowej, jak widzicie, mocno jagodowej pomadki firmy MAC. To jest seria Pro Longwear i to jest Color Goes and Goes. I to jest właśnie taki fajny jagodowy odcień. I wklepię ją palcem. Chciałabym uzyskać efekt takich ust, jakbym przed chwilą jadła świeże jagody. Takie, wiecie, troszkę ufarbowane.
dlatego głównie zaznaczę środek ust, górnej i dolnej wargi, tam gdzie wchodziłyby sobie jagody, gdyby normalnie jadła i gdzie zostawiłyby ślad po sobie. Taki jagodowy błyszczyk, taką alternatywą może być do tej szminki, to jest bardzo fajny kolor, bez żadnych drobinek, Make Up Factory w numerze 70. To również taki fajny jagodowy odcień. I tak się prezentuje gotowy makijaż. Odzorowałam jakiś tam swój pomysł kolejny, ja bardzo jagody lubię, chodzić na jagody zbierać, chociaż od wielu lat tego niestety nie robiłam, bo już nie mieszkam na wsi jak kiedyś. Mam nadzieję, że Wam się podoba, może skorzystacie z jakichś elementów, to może niekoniecznie jest taki makijaż do chodzenia tak sobie o, tylko możecie na przykład wykorzystać ogólnie technikę malowania kresek. Zachęcam do wypróbowania kolorowych tuszy do rzęs w to lato, naprawdę pięknie wyglądają różne takie lazurowe, granatowe, fioletowe, niebieskie odcienie, które fajnie podbijają dęczówkę na zasadzie kontrastu kolorów. I życzę wszystkim smacznego. Chyba będzie smacznego pasowało. Dziękuję pięknie za oglądanie i do następnego. Pa, pa!